To najnowocześniejsze i najbardziej efektywne energetycznie urządzenie oczyszczania gazów technologicznych z lotnych związków organicznych. Mowa o instalacji RTO, którą oddano do użytku w sądeckim zakładzie Tokaj Kobex. Rozpoczynamy rok 2021 uroczystym otwarciem inwestycji, która jest w naszej ocenie prezentem od Tokaj Kobex dla mieszkańców Nowego Sącza. Wydatkowaliśmy blisko 25 milionów złotych, spełniając wszystkie normy ochrony środowiska po to, żeby znaleźć się w XXI wieku, żeby zrobić krok do przodu, po to, żeby pokazać, że jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. Proces realizacji trwał prawie 2 lata, jak mówi Piotr Repeta, kierownik działu inwestycji Tokaj Kobex Polska. Inwestycja była ogromnym wyzwaniem, a proces budowy przypominał operację na otwartym sercu. Systemy oczyszczania spalin, które myśmy mieli do tej pory, to były systemy oczyszczania dwustopniowego. Najpierw elektrofiltry, a potem filtry koksowe. I teraz, żeby na działającej instalacji, która produkuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, żeby można było przepiąć to w trybie tak jakby online, na żywo, trzeba było najpierw wyburzyć część filtrów po to, żeby móc wstawić nowe jednostki. Do tej pory instalacja oczyszczania powietrza z procesu wypalania w Nowym Sączu opierała się na dwustopniowym oczyszczaniu poprzez zastosowanie elektrofiltrów i filtrów koksowych. W nowym układzie filtry koksowe zastąpiono wysokosprawnymi jednostkami RTO, co bezpośrednio znacząco wpływa na ograniczenie poziomu pyłów i benzoalfapirenu w powietrzu. To naprawdę cieszy i gratulacje. No i też to, co pan inżynier pokazał, te przyszłościowe rozwiązania, inwestycje, za to po prostu mogę tylko podziękować i deklaruję, że będę reagował na każdego maila, czy to pana i telefon pana prezesa, czy pana dyrektora, żeby ASAP po prostu wszystkie pozwolenia wam wydawać i uścielić wam drogę do dalszych inwestycji. Podobna instalacja działa w raciborskim zakładzie Tokaj Kobex Polska. Obie spełniają najwyższe normy techniczne. To jest zupełnie inna generacja instalacji ochrony środowiska. Weszliśmy w XXI wiek. To jest najlepsza dostępna technologia nie tylko w Polsce. To jest najlepsza dostępna technologia na świecie. Tej technologii nie używają niektórzy nasi konkurenci w rozwiniętych krajach świata. Dlaczego? Dlatego, że ona jest droga. A jak dodaje Andrzej Hotloś, prezes zarządu Tokaj Kobex Polska, firma planuje kolejne ekologiczne rozwiązania i inwestycje.